każda dotacja zabija rozwój gospodarki. Ludzie nie rozumieją jednej rzeczy. Jeżeli coś dam, to muszę komuś zabrać, nie? Jeżeli przyjdzie do państwa ktoś, polityk, i powie, że da wam 1000 złotych. Dobry model. Jeżeli ja państwu powiem, że ta szklanka jest do połowy pełna, to ja wam powiedziałem również, że ona jest do połowy pusta, nie? Ja tego nie powiedziałem eksplicite, ale implicite powiedziałem, że ona jest do połowy pusta. Ja mówię, ona jest do połowy pełna. Jeżeli przyjdzie do was polityk i powie, że on wam da 1000 złotych, to on wam powiedział, że wam zabierze 1400. Nie ma innej możliwości, bo musi zatrudnić urzędnika, który w podatkach te 1000 złotych zabierze, i drugiego, który te 1000 złotych jakoś sensownie w miarę wyda. Czyli polityk wam powiedział, że wam da 1000 złotych, to on wam powiedział, że zabierze wam 1400. Nie ma innej możliwości. Nie ma innej możliwości. Chyba, że za suwerenność. Słucham? Chyba, że za suwerenność. No nie, no suwerenność, no po prostu politycy to robią, obiecują. I naiwni ludzie, o, byłem na rynku we wrześniu, była dyskusja w wyborach prezydenckich, pan Kwaśniewski stał i on mówi, że on tutaj wybuduje basen. A ja mówię, na czyj koszt? No to tak, on mówi, no tam zapłacą, tam Suwałk tego, tak, przyjedzie pan do Suwałk, pan też tam obieca im basen, a zapłacą ci z wrześni, nie? I na pewno tak będzie. Zresztą miałem zabawną przygodę w tym wrześniu, bo tam były tam prawybory były, nie? Zabawną przygodę, bo Kwaśniewski tak twierdził, jak to PRL ładnie budowała, te wszystkie tam domy budowała. A ja się pytam, tak na rynku we wrześniu, niech pan popatrzy, który dom był budowany za PRL-u i który jest najwyższy? Kwaśniewski się obrócił, popatrzał, powiedział, o Jezu! Ale ludzie dzięki temu mieli gdzie mieszkać, zaraz dodam. Rzeczywiście tam na wreszcie jest taki jeden na rynku, jest taki budynek wstawiony, taki kostar PRL-owski stoi. Proszę państwa, zrozumcie, nie ma nic za darmo. Jeżeli politycy wam mówią, że dają wam 1000, to na pewno wam zabiorą 1400. Tylko, że 1000 wam dają, na przykład darmową szkołę wam dają, ale jedziecie na stację benzynową i płacicie za napełnienie baku 300 zł. Benzyna w tym jest 100, a pozostałe 200 to jest bezpłatna szkoła. Nie? Kupujecie pół litra wódki, płacicie 25 zł załóżmy, z czego 3 zł to jest wódka, a 22 to jest bezpłatna szkoła. I tak dalej, i tak dalej. Kupujemy chleb, 3 zł, z czego 2 zł chleb, a złotówka to bezpłatna szkoła. I tak dalej. Z całą pewnością kosztuje to więcej, niż wyjąć z kieszeni za tę szkołę zapłacić. Pośredni kosztuje. I wam wmawiają, że gdyby nie to, to by ludzi nie było stać na szkołę, a nauczyciele to by z głodu pomarli. Otóż to jest oczywista bzdura, proszę państwa. Oczywista bzdura. Tylko gdybyśmy my płacili za szkołę, to nauczyciele by uczyli tego, czego my chcemy. A tak oni nam te pieniądze zabierają pod przymusem, oni dają i oni mówią nauczycielom, czego mają uczyć nasze dzieci, nie? Po to to jest. Rozumcie, to jest bardzo ważne, to zrozumienie tego, że o to im chodzi, żeby to oni decydowali, bo to się jest takie wrażenie, że to oni decydują, nie? Na przykład w lecznictwie, tak? Oni jak mówią, że tego nie wolno stosować, takiego lekarstwa. A dlaczego nie wolno stosować? Jeżeli ja chcę, wam mówią na przykład, że wolność tam palenia marihuany czy czegoś. Proszę państwa, marihuana czy tam kokaina to dotyczy tam 1% społeczeństwa, to jest nieważne. Ważne jest coś, co dotyczy nas wszystkich. Idę do apteki, bo skończyło mi się tam, załóżmy, Orfen, tak? Czy jakieś inne lekarstwo. Nie mogę kupić. Nie mogę kupić. Muszę pójść do lekarza, odstać w kolejce 2 dni, albo pójść prywatnie do lekarza i zapłacić za wizytę i dopiero dostaję receptę i idę. Dlaczego nie mogę kupić lekarstwa?
Jak oni traktują swoich niewolników? Dlaczego? Proszę Państwa, czy wiecie, że 70 lat temu, czy 80, człowiek mógł pójść do apteki, kupić wszystko bez recepty? Nawet arszenik można było kupić. Jeżeli farmaceuta uznał, że ta osoba rzeczywiście potrzebuje tego arszeniku do trucia szczurów, dawał jej arszenik. Traktowano wtedy ludzi jak ludzi, a nie jak bydło. Jak to? Dlaczego ja nie mogę kupić lekarstwa? To są mordercy. Wiecie, że na przykład był przypadek w Ameryce. Aktorka, dość popularna wśród murzynów, to ma murzynka, zachorowała na jakiś rodzaj białaczki. Słuchajcie? I było lekarstwo na to, ale jeszcze jest sprawdzone. Tam FDA, czyli Federalne Ministerstwo tam, no, lekarstw, FDA, nie dało się zgody, bo jest niewypróbowane. Ona mówi, ja chcę wypróbować na sobie. Ja chcę być świnką czy coś. Nie, umarła. Lekarstwo działało. Nie wolno. Urząd Państwowy lepiej wie ode mnie, co jest dla mnie. To jest kapitalizm? To jest komuna? Nawet za komuny czegoś takiego nie było, żeby nie pozwolono człowiekowi używać lekarstwa, jak sam chciał, nie? No za kogo oni nas traktują? Za debili kompletnych, nie? Oni uważają, że co? Że ja wejdę do apteki, wykupię całą półkę lekarstw i zeżrę? No to jeśli nawet, no to chcącemu nie dzieje się krzywda, jednego idioty mniej, no chwała Bogu, nie? No co to? Ale nie, oni pilnują tego wszystkiego. No. Jaka to jest wolność? To coś nieprawdopodobnego zupełnie. I ludzie się na to godzą. Mówiłem o tych dzieciach, tak? Państwo wiecie, że na przykład czytałem, że rodzice hiszpańscy, to jest taka zupełna już niewolnicza mentalność, rodzice hiszpańscy wyrażają wdzięczność rządowi, że rząd się weźmie za rozwiązanie problemu otyłości ich dzieci. Rozumiecie? Jak dziecko ma jest otyłe, to nie ja mam to zrobić, tylko rząd. No rzeczywiście, ja nie mogę dać dziecku klapsa, no, za to, że się obeżre, no to trudno. To niech rząd to rozwiązuje, no rząd na rozrabi. Proszę Państwa, to jest przerażające, co się dzieje. Mentalność niewolnika. Niech rząd to załatwia za mnie, nie? Bo ja suka rzeczywiście, no jak biorę szczenię w rękę, patrzę na mnie podejrzliwie, ale pozwala mi robić z tym szczeniakiem. No, ale on to jest suka, nie? Jak my możemy pozwalać, żeby rząd robił z naszymi dziećmi, co chce? Jak my możemy pozwalać, żeby rząd tam zabierał nasze pieniądze i marnował na walkę z globalnym ociepleniem, znaczy tam jeszcze innego? Jak rząd może pozwalać, że rząd tam sobie naszymi pieniędzmi też robi, inwestuje sobie gdzie chce albo nam zabrania czegoś takiego? My, nowa prawica, mówimy jasno. Musimy wrócić do cywilizacji europejskiej, opartej o prawa chrześcijańskie, greckie, rzymskie, klasyczne prawa do udanej cywilizacji. Myśmy wierzyli w zasadę volenti non fit in iuria. Chcącemu nie dzieje się krzywda. To jest podstawa cywilizacji. Podstawa traktowania człowieka jak człowieka, nie? Jeżeli raz zaprzeczymy tej zasadzie, to wszystko już można. Państwo wiecie, że w Nowym Jorku, gdzie niby wybrano podobno prawicowego, jak to prawicowy, prezydent tego Bloomberga, jaki taki z niego prawicowiec jest, kozie, a w Nowym Jorku inny nie wygra. To jest takie miasto zlewicowane, że to w ogóle w głowie się nie mieści. Otóż, proszę Państwa, w Radzie Nowego Jorku głosowano i zabrakło dwóch głosów, żeby przeszło uchwałę, żeby zabronić w Nowym Jorku jedzenia we wszystkich knajpach, restauracjach i tak dalej, zabronić używania soli. Sól, proszę Państwa, powoduje naciśnienie. I naukowcy obliczyli, że jakby zakazać jedzenia soli, to rocznie 47 osób by mniej umarło na naciśnienie. Jak można zakazać marihuany, to czemu nie soli? No, przepraszam bardzo. Jak zakazywać? Jeżeli uważamy, raz uznamy, że nie człowiek decyduje za siebie, tylko urzędnik za niego, no to niech zakażą, prawda? No. I wiadomo, że istnieją cztery rodzaje białej śmierci, prawda? Cukier, sól, kokaina i służba zdrowia, nie? Więc można zakazać wszystkiego, no. A to jest przerażające. Przecież twórcy państwa amerykańskiego się w grobie przewracają, prawda, że można w ogóle, ktoś w ogóle wpadł na taki pomysł, że można zakazać ludziom jedzenia soli, czy w ogóle czegokolwiek. W amerykańskiej konstytucji jest nawet napisane, że każdy ma prawo do dążenia do szczęścia. I co? I kto przestrzega konstytucji? U nas też ludzie się bibają na konstytucję kompletnie. Rozmawiałem z takim prawnikiem i mówię, słuchajcie, przecież ta działanie jest sprzeczne z konstytucją. Mówi, tak, ale żaden prawnik się nie powoła na konstytucję. Jeżeli jest ustawa sprzeczna z konstytucją,
to żaden prawnik się nie powoła na konstytucję, bo wiadomo, co to wyśmieje. Ale przecież w konstytucji jest napisane, że przepisy konstytucji stosują się bezpośrednio. O, ten artykuł nie ma dziś żadnego zastosowania. No i bimbają sobie na wszystko, nawet na własną konstytucję, którą napisali. Jak mówimy o Unii Europejskiej, to ja z Michalkiewiczem, żeśmy kiedyś byli, pewno tutaj był pan, że też o tym mówił, byliśmy na seminarium na Uniwersytecie Warszawskim. Polska jeszcze nie była w Unii, to było 3 lata temu, czyli była wspólnota europejska, bo jeszcze Unii nie było tak naprawdę, była dopiero Unia Wspólnota Europejska. Jeszcze nie był podpisany traktat lizboński. I pani Jungnickel, sędzina, jednocześnie doradca ministra sprawiedliwości, powiedziała nam otwarcie. Sędziowie będą wyrokować według dyrektyw Unii Europejskiej, nawet gdy było to sprzeczne z polską konstytucją. No proszę państwa, w normalnym kraju, 200 lat temu, panią Jungnickel mogą się tylko cieszyć, żeby ją wywalili ze stanowiska, a jeszcze nie obcięli jej głowę, bo w niektórych państwach za jawne powiedzenie, że się nie będzie przestrzegało przepisów prawa, to po prostu obcinano głowę. A tu pani sędzina oświadcza, że nie będzie przestrzegała konstytucji. I co jej kto zrobił? Nic. Teraz już jest w prawie w ogóle, bo teraz od 1 grudnia 2009 podpisano traktat lizboński. To już teraz rzeczywiście przepisy unijne mają pierwszeństwo. Ale powiedziała to przedtem. Przecież proszę państwa, wam wmawiają, że tutaj PiS broni suwerenności. Ależ skąd to Jarosław Kaczyński negocjował traktat lizboński? To Lech Kaczyński go podpisał. PiS głosowała za traktatem lizbońskim. Z Solidarnej Polski pan Ziobro, pani Kępa też głosowali za traktatem lizbońskim. To są oszuści. Oni się bawią z państwem tak zwanego dobrego i złego policjanta, nie? Jedni są źli policjanci, drudzy są dobrzy, prawda? Oczywiście jedni są dobrzy dla jednej, drudzy dla drugiej, drudzy są odwrotnie, prawda? I mawiają państwa, że nie ma wyboru, tylko trzeba głosować albo na PO, albo na PiS. Tak się zamieniają na zmiany. Ani PO nie jest żadną partią liberalną, żadnych podatków nie obniżyli, tylko podnosili. Ani PiS nie dba o suwerenność, prawda? Jest to wszystko jeden PiS na wodę, robią to samo dokładnie. Przecież co robiło PO? Obniżyło jakiś podatek? Nie, podniosło. A co robiło? Walczyło z pedofilią, walczyło z dopalaczami, walczyło z kibicami na stadionach. Czyli robiło dokładnie to samo, co PiS. Czym się różnią od siebie? Niczym. Wykonują to, co im każą z Brukseli i niczym się od siebie nie różnią. Nie mieliśmy państwo żadnych złudzeń. Przy okrągłym stole podjęto postanowienie, lat temu 22, że partie prawicy nie będą nigdy dopuszczone do głosu. Bezpieka robi partie, które nazywa partiami prawicy. Tam IPO i PiS się nazywają partiami prawicy, tylko śmiać się można, prawda? Z liberalnej IPO i z suwerennego PiSu, prawda? Przecież Solidarna Polska jest socjalistyczna Polska. Nic, tylko im słowo socjalne prawa nie schodzą z głowy. Są socjaliści autentyczni. A prawica się ośmiesza, tępi, prawda? Ja już 6 lat nie byłem w reżimowej telewizji ani razu. Czyli nie pokazuje, jeżeli się pokazuje, to się ośmiesza, że na przykład chcemy inwalidów mordować albo coś takiego. O, że jak byłem, taka dyskusja była w telewizji i pan list mnie oskarżył, że ja używam słowa inwalida, które jest obraźliwe. Ale przejeżdżam przez miasta, wszędzie widzę plac inwalidów wojennych. To chyba nie jest jakoś obraźliwe. Na co partia dostała lokal po czym? Po Związku Inwalidów Wojennych. Czyli inwalidzi istnieją jeszcze, nie? Les Invalides w Paryżu to jest najbardziej prestiżowe miejsce pochówku. Od kiedy to słowo inwalida jest obraźliwe? No, śmieszają nas, prawda? Że powiedzieć, że jak już nazywam inwalidą, to jestem w ogóle wrogiem ludzkości. No nie, inwalida to jest inwalida. Nie będę mówił niepełnosprawny, tylko będę mówił inwalida, bo inwalida to jest inwalida i koniec. Nie będą mnie uczyli mówić po polsku. To jest terror. To jest terror psychiczny, żeby nas zmusić do mówienia nie po polsku, tylko nową mową, którą oni wymyślają. Nie można mówić dozorca, tylko się mówi gospodarz domu. Nie ma już sekretarki, tylko jest asystentka dyrektora. Nowa mowa już idzie. Nie, proszę państwa. My Polacy będziemy mówili po polsku, a nie nową mową z Brukseli. Po prostu. Nie dajmy się zaszantażować. Oni nas szantażują. To jest tak Ayn Rand mówiła w Ameryce. Oni tak mówią. No tak nie można. Ale dlaczego nie można? No przecież wiadomo, że nie można. Nie, mnie nie wiadomo, dlaczego nie można. No wszyscy wiedzą, że nie można. No ja nie wiem, dlaczego nie można. No i taka gadanina się w telewizji, radzie. I ludzie się poddają temu terrorowi. Nie dajmy się poddać. Nie poddawajmy się temu terrorowi.
Nie dajmy się nabierać. Że tak koniecznie trzeba. Nie trzeba, proszę Państwa. Nie trzeba. Jest taki w książce Mackiewicza, chyba lewą kontra, coś takiego, nie pamiętam tytułu tej książki. To jest taka scena, kiedy Sowieci wkroczyli na Wileńszczyznę, po Niemcach tam przejęli. No i przyjechał agitator komunistyczny, zrobił w miasteczku spotkanie, prawda, wszyscy tam przychodzą. Mackiewicz zresztą, ten pisarz słynny, on nie chciał pracować dla Niemców ani dla Rosjan, więc pracował jako woźnica. No i tam wszyscy musieli być na tym wiecu, tam krzyczał tam komunizm, bolszewizm i tak dalej. Wszyscy biją brawo, wiec się skończył, wszyscy wychodzą. Mackiewicz idzie, dogania grupkę robotników, którzy klną, mówią, co za idiota ten agitator, prawda, jakiś kretynizm. A mówi, a przecież byście byli brawo. No a jakże inaczej? Otóż, słuchajcie, nie róbmy z siebie bęcwałów. Jak oni nam mówią, że nie można inaczej, można inaczej. Że musimy się słuchać tych durniów z Unii Europejskiej. Patrzcie na twarze tych ludzi z Unii. To są zboczeńcy. Patrzcie na ich twarze, tych ludzi. Przecież to od 10 lat dla niektórych od razu bez wyroku. To można popatrzeć na tych ludzi w Komisji Europejskiej. No. Wystarczy na nich popatrzeć. I my się mamy ich słuchać? My się mamy ich słuchać? No trzeba, musimy sami myśleć. Nie dawać się wmawiać, bo oni mają telewizję. Taki wybitny przywódca socjalistyczny, dr Józef Goebbels, powiedział w swoim czasie, że wystarczy kłamstwo powtórzyć 100 razy, staje się ono prawdą. On nie miał telewizji. Gdy miał telewizję, to wiedział, że wystarczy 20 razy w telewizji powtórzyć i ludzie już wierzą. Globalne ocieplenie uwierzą, nie? Ludzie przestali myśleć, bo zobaczyli w telewizji na przykład, pokazują faceta, który mówi, że grozi nam globalne ocieplenie, proszę Państwa, grozi nam globalne ocieplenie. Kończy, pojawia się pogodynka, mówi, proszę Państwa, mam radosną wiadomość, jutro będzie cieplej. I nikt nie widzi, że coś tu nie jest w porządku, nie? Coś tu nie jest w porządku. Otóż, proszę Państwa, tak to działa. Oni nam wmawiają tej solennie, że trzeba koniecznie. No nie trzeba. Oni nam mówią na przykład, że musi być równouprawnienie. A my mówimy nie. W cywilizacji europejskiej kobieta ma przywileje, a nie równe prawa. Ona ma pewne przywileje należne jej płci, prawda? A nie żadne tam równe prawa. Równe prawa, tak się uczy teraz równych praw, to nieraz faceci biją kobiety, prawda? Maltretują i mówią, no jak chciały równouprawnienia, to w mordę ją i już, nie? Otóż, no proszę Państwa, to jest nonsens. Jakie równe prawa? Czy któraś kobieta, która podnosi ciężary, bo są i takie wariatki, czy zmieści się w pierwszej setce podnosząc ciężary? Nie. Czy któraś kobieta biegająca na 100 metrów zmieści się w pierwszej setce sprinterów? Nie. Czy któraś kobieta w tenisie wygra z pierwszą setką tenisistów? Pani Williams czy Radwańska, on taki tenisista może dawać jej 40-0 w każdym gemie i wygra jeszcze. W szachach jest jedna kobieta w pierwszej setce. Pani Zepon. W bryżu nie ma żadnej kobiety w pierwszej setce. W warcabach nie ma w pierwszej dwusetce nie ma ani jednej kobiety. No, jak można mówić o równych prawach? No, nie można. Kobiety muszą mieć swoje przywileje. Kobiety są takie, jakie są. To nie jest ich wina, że są takie, są. One są kochane. One dzięki temu zajmują się świetnie naszymi dziećmi, czego my byśmy nie umieli, prawda? I tym kobietom należy się specjalna ochrona, należą przywileje, a nie żadne równe prawa. No jakie tam równe prawa? Jakie tam równe prawa? Jeszcze teraz to dzieciom chcą dawać równe prawa. Teraz socjaliści w Niemczech już w Bremie już obniżyli do 16 roku życia wiek wyborczy. A obniżmy jeszcze do 13, to już wszystko jedno. Taka głupota, że już wszystko jedno, kto będzie głosował, proszę Państwa. Nawiasem mówiąc, w Nowej Zelandii i w Hiszpanii chcą dać prawa wyborcze gorylom. Bo jak goryle nie będą miały praw wyborczych, to wyginą, rozumiecie? A ja przypominam, że na przykład niemowlęta nie mają praw wyborczych, a mimo to jakoś nikt ich nie tępi, nie? Komu są potrzebne prawa wyborcze? Po co prawa wyborcze? Każda kobieta oczywiście, jeżeli ma zdolności polityczne, może być wybrana na dowolne stanowisko. Oczywiście, dlaczego nie? Pani Thatcherowa, prawda? Bo świetny premier Wielkiej Brytanii.
Nikt nie mówi, że kobieta, jeżeli akurat się zna na polityce, nie może tam być. Tak samo jak ta Judyta Polgar, prawda, jest, gra w szachy dobrze i nikt jej nie broni grać z mężczyznami w szachy, prawda. Dlaczego nie? To robi, prawda? No to robimy, ale nie mówmy na litość boską, że z tego powodu każda kobieta ma być traktowana jako wybitna szachistka, prawda? Bzdura, nie? A to się ludzi wmawia. Parytety mają być, tak? No to ja chcę mieć, wiecie państwo, jeden parytet. Żeby w każdym małżeństwie było 50% mężczyzn, 50% kobiet. To jest parytet, za którym się opowiadam. Natomiast we wszystkich innych jest to zupełny absurd. Nawet sobie też Unia Europejska ma tutaj takie... tam, wiecie, tam siedzi ta banda tych łajdaków. W ogóle socjaliści dzielą się na dwa rodzaje. Na łajdaków, którzy świetnie wiedzą, że socjalizm jest do niczego. I świetnie wiedzą, ale ponieważ zamówienie, że każdemu dadzą po równo, dostają głosy wyborcze, są wybierani, prawda? Więc cynicznie to mówią i to nie wierzą. Popatrzcie, jak napada Oleksego, Millera. Czy wy myślicie, że to są idioci, którzy wierzą w socjalizm? No skąd? Są mądrzy ludzie. No ale udają, no, oczywiście, że udają. Natomiast reszta to są idioci, którzy wierzą w te wszystkie bzdury. Innego socjalisty niż łajdak albo idiota nie ma, nie było, nie będzie, być nie może. Bo niby jak, prawda? No i tacy właśnie ludzie tam siedzą, niektórzy nawet nazywają prawicowcami, prawda, to się nazywają, prawda. I generalnie rzecz biorąc, musimy powiedzieć dosyć tego. Musimy powiedzieć dosyć. Oni na przykład mówią, musi być równość. Mówimy, nie, równość jest złem. Nie może być równości. Nowa prawica mówi jasno. U nas ludzie, którzy pracują ciężko, będą mieli dobrze. Ludzie, którzy mają dobrze w głowie, będą mieli dobrze. Ludzie, którzy mają dobry pomyślunek i ciężko pracują, będą mieli bardzo dobrze. A ludzie, którzy są idioci i jeszcze lenie, będą mieli bardzo źle. I my to mówimy otwarcie. Będą mieli bardzo źle. Ale krótko będą mieli źle, bo po dwóch dniach głodowania uznają, że nie warto jest być leniem i zaczną pracować. Będą mieli źle. Nie będzie żadnej tam równości. Jeżeli jest robotnik, tak? Robotnik zarabia, załóżmy, 2500. Ale urodziło mu się dziecko. No to musi zarobić na wózek, pracuje, prawda, i zarabia w tym miesiącu, zarobił 3,5 na nadgodzinach. To on się zgodzi, żeby kolega, który nie pracował tak jak on, też dostał 3,5? Powiedzcie mu coś o równości. Mowy nie ma, proszę państwa. Sprawiedliwość to jest dawanie komuś tyle, ile mu się należy, a nie tyle, ile urzędnik chce mu dać. A jest to, u nas nie będzie żadnej równości. Równość jest złem. Jeżeli wam socjaliści mówią, że równość jest dobra, jest to nieprawda. Równość jest zła. Energia jest w wodospadzie, a nie w stawie. Tylko różnice, jeżeli wie, że będzie ciężko pracował, to dobrze zarobi, powoduje, że gospodarka idzie w górę. Jeżeli ja pracuję ciężko i wiem, że mi połowę tego zabiorą i dadzą temu, który nie pracuje, no to jak się taka gospodarka może rozwijać? Jak się może rozwijać gospodarka? Jest podatek dochodowy. Podatek dochodowy oznacza, że im lepiej pracuję, tym większą grzywnę za to płacę. No powiedzmy, że ja się spieszę, wpadłem na świetny pomysł, chcę go patentować. Więc stawiam samochód, lecę, pracuję, to wysyłam wniosek patentowy. Wracam, kartka, mandat 300 zł, że postawiłem samochód w innym miejscu. A czym to się różni od tego, że ja wpadam na świetny pomysł, zarobiłem 1000, a tu muszę zapłacić 300? Podatek dochodowy to jest mandat za dobrą pracę. Im lepiej pracuję, tym większą grzywnę płacę państwu. Przecież podatku dochodowego nie było nigdy w historii. To jest wynalazek komunistów. W Ameryce wprowadzono dopiero w 1913 roku na przykład. I Ameryka się rozwijała świetnie bez podatku dochodowego. Naprawdę. Nie było go nigdy w historii. Przecież to jest absurd kompletny. Podatki oczywiście muszą być, no przecież
z czegoś trzeba utrzymać. Wojsko, policję, no tam musi być, nie? Ale, ale dlaczego dochodowy? To jest absurd kompletny. Ale oni mówią, tak musi być i ludzie to uwierzyli. Byłem na spotkaniu z rzemieślnikami w Warszawie. Sala była, no, troszeczkę, ale na szerokość dwa razy szersza. No, było osób, było tam z 500 może. No i wykładałem podatka, przecież podatka, mówię. Skończyłem mówić. Wszyscy patrzą na najstarszego cechu, bo to jest taki starszy cechu zawsze w rzemieślniku. On się pyta do mnie, no ile by wynosiło te pańskie tam pogłówne? No mówię, najdzisiejsze tam 200 zł, najdzisiejsze pieniądze. Aha, patrzy po ludziach, ludzie na niego. Da się żyć. A ile by wynosił ten dochodowy? Ja mówię, panie, tłumaczyłem przez godzinę, że nie byłoby dochodowego. Cisza. Tam gdzieś z kąta sali. Panie, to nie byłoby dochodowego? No przecież tłumaczę, że nie byłoby dochodowego. Cisza. W drugiej okolicy taki pisk rozeptanej myszy. Panie, to jakże tak? Bez dochodowego? Czyli ci ludzie, ci rzemieślnicy, gnębieni tym podatkiem, oni sobie nie wyobrażają, że można by żyć bez dochodowego. Naprawdę można żyć bez dochodowego podatku. Słowo honoru daje. Najlepszy dowód, że przez cały XVIII i XIX wiek Amerykanie żyli bez dochodowego i kawałek XX jeszcze i żyli się rozwijali naprawdę bardzo szybko. Nawet Karol Marx mówił, że to jest modelowy przykład wolnego społeczeństwa. Nawet Karol Marx chwalił wtedy Amerykę. I nie mieli dochodowego, no nie mieli, no po prostu. Trzeba go zlikwidować jak najszybciej. Przecież to jest absurd. To jest absurd. Nawiasem mówiąc, byłem kiedyś na spotkaniu, był z PiS-u zresztą, był jakiś wiceminister finansów. Jak ja tam tłumaczyłem, to było na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. I ja mówię o tym, że trzeba zjeść dochodową. Ma pan rację, mówi. Ma pan rację. Przecież Polak dochodowy w ogóle nie daje nam pieniędzy, mówi, bo przecież połowa tego podatku to jest od emerytów i pracowników budżetówki. Więc to można by im po prostu obniżyć o tyle samo, tam nawet trochę mniej i by nie było problemu z podatkiem. A od reszty to koszt pobierania tego podatku jest wyższy niż wpływy z tego podatku. No to ja mówię, czemu pan tego nie zrobił, jak pan byłeś ministrem? Tylko pan teraz to mówisz, jak pan już nie jesteś ministrem. Bo wiadomo, że jabłka dojrzewają na drzewach, a ludzie kiedy spadną, nie? No, więc dlaczego oni płacą podatek dochodowy? Wcale nie po to, żeby wziąć tego pieniądze. Ja wam powiem, po co jest podatek dochodowy. Powiem wam na przykładzie amerykańskim. Otóż kiedyś, jak taki komunista Kennedy był prezydentem Stanów Zjednoczonych, to wprowadzono, akurat to nie był pomysł Kennedy'ego, tylko większość lewicowa w kongresie to zrobiła, taką zasadę, że w każdej firmie musi być taki procent rasowo ludzi, jaki jest w danym mieście. Czyli jak w tym mieście jest 20% murzynów, to w firmie musi być 20% murzynów. Jak tam 2% Chińczyków, no i 2% Chińczyków i tak dalej, co było tyle śmieszne, że nie wolno było nikogo pytać o rasę, więc nie wiem, jak oni to chcieli zrobić, ale taki był przepis. No to firmy oczywiście wykonały ogólnoamerykański gest Kozakiewicza, no bo firmy państwowe musiały, nie, no bo państwowe firmy, tam jest ich niewiele, a prywatne olały. Na to się Kennedy pojawił w telewizji i powiedział tak, oczywiście, no nie musicie, ale na każdą firmę, która się nie zastosuje, naślę kontrolę skarbową. I wszystkie firmy prawie się zastosowały. Bo każdy się boi. Przyjdzie kontrola, prawda, będzie siedziała 2 miesiące, zakłócała całą pracę, klienci przychodzą, widzą, że coś z tą firmą nie w porządku, prawda, już się sypie. I po to jest podatek dochodowy, żeby każdego można było wsadzić. Bo na każdego się znajdzie coś w księgowości. Jakaś niedokładność tutaj, ten. Państwo wiecie, że w naszej partii mieliśmy sprawę w sądzie najwyższym, sądzie o 20 zł. Były wybory. Ktoś tam wpłacił na wybory 20 zł, ale wpłynęły te pieniądze w sobotę, na tą sobotnią. A można było tylko do piątku wpłacać. No to trzeba te pieniądze oddać, ale nie można było oddać, bo był niewyraźny nazwisko i adres. No to skarbnik po namyśle te 20 zł wpłacił na jakąś ochronkę, czy na jakieś tam dzieci, coś. A nie, bo ustawa mówi, że trzeba oddać.
Sprawa się toczyła przez sąd rejonowy, sąd i trafiła do Sądu Najwyższego, który wreszcie umorzył tę sprawę. O 20 zł, rozumiecie? Ale na każdego jest bat. Jakby chcieli, to Sąd Najwyższy by tego nie uznał, by nam partię rozwiązali o te 20 zł. Po to są te wszystkie cholerne przepisy, żeby na każdego był hak. Każdy przedsiębiorca o tym wie, że jest na niego hak. Ludzie przychodzą, dają nam pieniądze na partię, ale mówią, panu daję, ale po cichu. Nie mogę panu dać oficjalnie, bo się boję, bo jesteście państwa, partia antypaństwowa i naślą nam kontrolę skarbową. No, jasne. Mówi właściciel sieci telewizyjnej, mówi, panie, ja pana bardzo lubię, ale nie mogę pana pokazywać, bo im powiedziano, że jakby za często pokazywał Korwina, to ci odbierzemy koncesję i 900 milionów dolarów szlak trafi. Po prostu. Koniec. Po to wszystko jest. Dlatego oni mają telewizję, prawda, i gadają, a ja tutaj przychodzę, prawda, i od salki do salki tłumaczę ludziom parę słów prawnych. Kiedyś Antoni Słonimski, trochę lewicujący taki poeta z Kamandryta, mówił, że dawniej, żeby zadziwić publiczność, trzeba było pokazać na scenie nagą kobietę. A dziś wystarczy powiedzieć kilka słów prawnych poprawną polszczyzną i ludzie otwierają gęby ze zdumienia.